drugi gość dzisiejszego wieczoru, Marietta Siminiak z Wieżarki Zarzutka. Witamy serdecznie. Która opowie nam, jak chronić skórę przed słońcem. Marietta. No może zacznę od tego, że chronienie skóry przed słońcem jest podstawową rzeczą latem, ale przede wszystkim musimy pamiętać nie tylko o kremach z filtrem nakładanych na całe ciało, ale w szczególności bardzo wysokie filtry kładziemy na twarz, najlepiej 50 i również dbamy o skórę dekolt. Tak samo. Czyli te najbardziej wrażliwe partie ciała. Tak. Dokładnie, tak samo nie tylko dbamy jedynie o powiedzmy skórę na twarz, na dekolcie, ale również musimy dbać o nasze oczy, ponieważ również są narażone na szkodliwe działanie promieni słonecznych. No i oczywiście chronimy się skutecznie przed udarem słonecznym. Polecam jakieś różne modne słomiane kapelusze, różne dziwne czapeczki, chustki. Także polecam, jest to teraz bardzo na czasie, bardzo modne. Także myślę, że to są takie trzy kluczowe rzeczy podstawowe. Czyli chronić okulary, tak, okulary, oczy. Filtry, kremy z filtrami oraz jakieś nakrycie głowy. Jeszcze jakieś tam fajne zwiewne tuniki, też wszystko na czasie można wykorzystać wszystkie trzy rzeczy i korzystnie na tym wyjść. A czego unikać podczas opalania? No przede wszystkim należy unikać wystawiania się całodziennego na słońce. Trzeba tego unikać ze względu na to, że... Czyli tak jak niektórzy lubią plackiem przez 5 godzin, nie. Super nie kolor. Nie tylko 5 godzin, cały dzień. Nie, cały dzień to jest najgorsze, ponieważ najgorsze oczywiście są godziny między tam godziną 10, 16. No wiadomo, to są tylko jakieś takie ramy, ale chodzi o to, że po prostu słońce jest najwyżej na niebie i to promieniowanie jest najsilniejsze. Także zwłaszcza jak się idzie, jeszcze zwłaszcza z dzieckiem, warto iść na przykład o porannej godzinie, później się jeszcze tam przejść, a jeżeli już koniecznie chcemy zostać na tym słońcu, to najlepiej jest się smarować, ale nie raz, a 50, tylko się smarować gdzieś tak co 2 godziny skutecznie i po każdej kąpieli, tak dokładnie, bo wycieramy się ręcznikami dokładnie. Zawsze też te wszystkie części ciała, które gdzieś tam tutaj są na samym wierzchu, tak? Mamy ramiona, mamy często plecy też tutaj troszkę spalone. Bardzo ważne, ponieważ dzieci naturalnie się odwracają od słońca. W związku z tym te ramiona, te plecki są bardzo narażone. Dokładnie. A jakich kosmetyków właśnie najlepiej używać dla tych najmłodszych? Dla najmłodszych najlepiej przede wszystkim kosmetyki wodoodporne, wszelkie właśnie takie hipoalergiczne rzeczy, takie właśnie przeznaczone, często są oznaczone właśnie specjalnymi znaczkami dla dzieci. Czyli dla dzieci najlepiej faktor... Dokładnie. Najlepiej 50? Faktor 50, tak? Bo, ponieważ dzieci się ruszają, latają w piasku, także... Najczęściej bawią się w wodzie i to właśnie dokładnie, to słońce. Dokładnie, dopada, ponieważ słońce również odbija to promienie słoneczne, są najbardziej opalone. My im zazdrościmy, ale tak naprawdę dla dzieci to wcale nie jest dobre. I mają najwrażliwszą też skórę. Dokładnie. I najbledszą. Dokładnie, także bardzo trzeba chronić dzieci. Dzieci w ogóle do 3 miesiąca życia w ogóle nie powinny wychodzić na słońce, także wiem, że jest to ciężkie. Czyli pod parasol. Dokładnie, pod parasol. Ale pod parasolem w ogóle w cieniu, półcieniu również się opalamy. Także na to też również. Trzeba się tak, dokładnie. Trzeba się cały czas smarować non-stop. Także trochę hedonistycznie na lato. Nie? A jeśli, jakie są skutki tego nadmiernego opalania się? No przede wszystkim zaczyna się to bardzo niewinnie, bo zaczynają się pojawiać jakieś przebarwienia na twarzy, sobie mówimy, nie, estetycznie to wygląda, a żadnych konsekwencji z tego nie ma. No schodzi nam skóra, a nie po to się opalamy, żeby ta skóra nam schodziła, także to są takie najmniejsze rzeczy, ale w konsekwencji może to prowadzić do raka skóry. Osoby w ogóle o jasnej karnacji w ogóle jak najbardziej powinny unikać słońca, ponieważ pojawiają się pieprzyki, pojawiają się właśnie różne piegi niechciane, a wiemy, że to... No, piegi są fajne, czy tam właśnie pieprzyki, ale nie zawsze w tych miejscach, co byśmy chcieli, się pojawiają. Także no, różne problemy zdrowotne. No i wspominając jeszcze o nakryciu głowy, dlatego to jest istotne, ponieważ no, udar mózgu nam grozi, udar słoneczny. Także ważne są też okulary przeciwsłoneczne, ponieważ bardzo niszczymy sobie wzrok, jeżeli teraz w zasadzie powinniśmy siedzieć w tym opale w okularach przeciwsłonecznych, żeby sobie nie zaszkodzić. To ważne. My mówimy cały czas o takim opalaniu się na plaży, ale co jeśli myślimy o solarium, tak? Wiele pań też wybiera solarium jeszcze przedtem, zanim wyjedzie sobie na wakacje, żeby ten kolor skóry już trochę się poprawił. Znaczy solarium o tyle jest powiedzmy niezdrowe, że kiedy my się opalamy na słońcu, wiadomo, że w ogóle opalanie jest niezdrowe, ale opalamy się na słońcu i nas opalają promienie ultrafioletowe alfa. A w momencie, kiedy opalamy się na solarium, nam opalają promienie ultrafioletowe beta, które są dużo bardziej szkodliwe, są w dużo większym natężeniu, które normalnie w słońcu również występują, ale nas nie opalają. I
o tyle jest to szkodliwe, że działa to na przyspieszone właśnie starzenie się skóry, fotostarzenie się komórek. Ta skóra później jest pozbawiona kolagenu, ten kolagen jest uszkadzany. Wyglądamy coraz gorzej, to się pojawia często po kilku latach, bo jesteśmy młode, piękne, tego się nie widzi, ale potem po kilku latach rzeczywiście coraz szybciej się skóra zaczyna starzeć. Rezultaty. No, wiadomo, można iść, ale kto stosuje kremy przeciw... Bardzo sporadycznie, drogie panie, na solarium. Dokładnie. Trochę można zaszaleć, bo niedobór słońca szkodzi, ale nadmiar również. Także ten złoty środek... Trzeba to wszystko zbilansować. Trzeba wyważyć, tak. My mamy tutaj bardzo fajne produkty kosmetyczne, które pani Marietta zabrała dzisiaj do nas do studia ze sobą. Tutaj wzięłam przykładowe właśnie mgiełki takie do ciała, tak, które są bardzo fajne. Można sobie schłodzić po prostu w lodówce, w różnych... po opalaniu, też zapachowe i nie wolno zapachach. Się przede wszystkim perfumować. To jest piękne, malina, że... malina orzeźwiająca. Malina. Zamiast perfumu, ponieważ perfumowanie może powodować jeszcze gorsze przebarwienia i oparzenia słoneczne. Również są balsamy do ust, które warto też dbać o spierzchnięte. Mówimy o usta. Tych, tak? Tutaj? Tak, tak. Takie właśnie delikatne, właśnie z witaminami, witaminy E, z miodkiem, także odżywczo trochę na nasze usta również trzeba zadziałać. Bardzo fajnie. Marta, co ty masz obok siebie? Ja mam coś do włosów. Tak, też należy pamiętać, żeby nie tylko na włosy zewnątrz. Bardzo się niszczą na słońcu. Wysuszają się. Dokładnie, dlatego warto, tutaj akurat nie mam przy sobie, ale warto zakupić sobie odżywki na włosy, które również mamy do i też filtrami. Właśnie, mają faktory. Tak, mają faktory. Również i kosmetyki do makijażu i właśnie na włosy. Ostatnio się tu spotkałam, że nawet takie rodopaznokci mają filtry 15. Także no proszę. Pełno z tych rzeczy. Pełno o tym nie słyszałam. Warto z tego korzystać. Tu tak, mamy jeszcze, bo nie wspomnieliśmy, co robić po opalaniu, dokładnie. Przede wszystkim należy wybierać produkty bogate właśnie w jakieś ekstrakty z aloesu, który słynie ze swoich właściwości takich, że tak powiem, łagodzących. Mhm. Właśnie też produkty z witaminą B5, w ogóle tak wzbogacone w witaminy. No i to są takie już powiedzmy gotowe produkty, z których można korzystać, no głównie właśnie na bazie aloesu i alg morskich. Natomiast tu już chyba są do opalania. Tak, tu mamy szósteczkę. Warto też, jeżeli ktoś akurat nie ma pod ręką, korzystać też z przepisów naszych babci. Po prostu takie łagodzące, jakieś kefirki i tak dalej. Tak, tak. Nie każdy chce się, że tak powiem, w tym babrać, ale no to też przynosi schudzone, bardzo fajny efekt. Ale teraz się zapytamy w drugą stronę. Tutaj jeśli chcemy schłodzić się, jeśli faktycznie jesteśmy poparzeni z słońcem, a co jeśli chcemy troszkę przyspieszyć ten proces, tak zwane przyspieszacze? A jeżeli chcemy przyspieszyć... Czy to też jest bezpieczne, czy... No zależy jakie, bo słyszałam o takich dziwnych rzeczach, że ktoś się opala na olej kujawski, co dla mnie jest absurdalne, więc takie rzeczy są niedopuszczalne. Ja słyszałam z kolei, że ktoś się opalał na olej napędowy. Brało! Jak nigdy! No to rzeczywiście... Spalany na mamę z pewnością. No, coś takiego można opalać, ale tylko na patelni z olejami i różnymi tego typu rzeczami. No na pewno przyspieszacze są fajne, jeżeli wyjeżdżamy na wakacje i wcześniej bierzemy jakiś właśnie suplement diety, który właśnie ma wspomóc naszą skórę, która ma właśnie beta-karotan. Nawilżyć ją od dokładnie, wewnątrz. Dokładnie, nawilżyć od wewnątrz, bo to nawilżenie z zewnątrz, że tak powiem, już po tych skutkach, no to nic tak naprawdę nie da, kiedy od środka też nie działamy, nie? Beta-karotan chyba w ogóle warto brać, ponieważ no zawsze poprawia on koloryt naszej skóry, czy się opalamy, czy się nie opalamy. No dokładnie, dokładnie. Także nawet zimą można uzyskać fajne efekty, a zimą, uwaga, też w górach też trzeba dbać o tą skórę, o to opalanie, ponieważ od śniegu się odbija 80% tych promieni właśnie ultrafioletowych, także też ludzie często wracają to, co opalanie. Czyli zdecydowanie lepiej brać beta-karoten niż iść na solarium. Dokładnie, lepiej beta-karoten. Już wiemy, Marta. Najbezpieczniejsze, jeżeli chodzi o opalanie, są samoopalacze. Jeżeli ktoś umiejętnie się nimi posługuje. Ale niestety, zostawiają zawsze smugi. Ja mam zawsze takie wrażenie, że trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, żeby faktycznie dobrze wyglądać. Nie jest to łatwe, żeby rozprowadzić skórę. Nie jest to łatwe, także też są opcje opalania natryskowego i tak dalej. Tylko no wiadomo, to nie chroni przed też słońcem. Także jeżeli po samoopalaczu wyjdziemy na to słońce, to też może być różnie, nie? Efekt może być nieprzewidywalny. Jeszcze chciałyśmy zapytać o to, ponieważ wiele pań z pewnością, kiedy wybiera się
na plaży wraz ze swoim ukochanym musi cały czas wyglądać pięknie, olśniewająco i pięknie. I czasami nawet pomimo, że ukochany mówi, ale nie musisz się malować, my się malujemy. Wobec tego jak malować się, żeby też ten make-up od razu nie spłynął na tym słońcu? Od razu nie spłynie, ale prędzej czy później spłynie, ze względu na to, jeżeli popatrzymy na każdy produkt kosmetyczny, na każdym jest napisane chronić przed temperaturą taką i taką, tak? Także to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak zrobić, żeby ten makijaż nie spłynął? Po pierwsze, makijaż na plaży, jak najbardziej, bo tu też jednak jest jakaś ochrona naszej skóry, ale polecam minimalizm. Czyli wybieranie produktów typu 2 w jednym, tutaj na przykład mam przykładowo, nie? Tak. Krem, gdzie jest właśnie krem z silnym właśnie nawilżającym działaniem, jednocześnie troszkę właśnie taka baza. Także jest to fajna rzecz i też właśnie posiada filtr, tylko niestety 10, także nakładamy go dopiero po aplikacji kremu z filtrem. Także właśnie to jest jako powiedzmy baza na wyrównanie tego kolorytu. Fajnie też wzbogacić się o jakikolwiek rozświetlacz, bo wiadomo, jesteśmy opaleni, fajnie też powiedzmy te drobinki jakoś takie złociste wyglądają, można sobie też nie tylko twarz, można sobie kości obojczykowe jakoś fajnie podmalować, inny akcent trochę wprowadzić, policzki to. Także też polecam. No proszę, my będziemy panią Marietę z Martą zabierać na wakacje teraz, żeby nam radziła. Oczywiście. Tutaj mamy jakieś błyszczyki, tak? Tak, polecam również błyszczyki zamiast klasycznych pomadek, ponieważ klasyczna pomadka się topi, a to ono jest hermetycznym, plastikowym opakowaniem, nic nam się nie stopi, możemy schować do torebki. Mamy bezbarwne. Tak. To jest akurat odżywka taka do włosów po opalaniu. A myśleliśmy, że za błyszczyk. Ale wygląda jak błyszczyk, także mała poręczna rzecz, można również skorzystać. Bardzo fajnie, no i oczywiście tuż do rzęs. No i tuż wodoodporny, także polecam kosmetyki wodoodporne, też z filtrami, jest pełno tego na rynku, także... Ale jaka jest pani opinia? Czy należy się malować, jeśli wybieramy się na plażę, czy możemy sobie akurat to malowanie odpuścić? Jak najbardziej można sobie odpuścić, jak ktoś się z tym dobrze czuje. Ja po prostu uwielbiam się malować, także tą odrobinkę zawsze będę chciała przemycić i myślę, że większość kobiet jednak coś tam... Jednak na tej plaży. Marta, a ty? Bez dwóch zdań. Dobrze, dziękujemy serdecznie pani Marietko za dzisiejsze spotkanie. Państwa oczywiście zapraszamy na reklamę i już za chwilę będziemy zmierzać do pana Marcina. Zobaczymy, co ciekawego nam przygotował.